Państwa serdecznie. Bartłomiej Czekała. Grzegorz Gnaczewski. Top Agraru Polska. Dzisiaj taki komentarz na bieżąco, ponieważ jesteśmy tuż po konferencji prasowej ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, na której to minister ogłosił wreszcie wszystkie stawki, możemy powiedzieć, ponieważ wiedzieliśmy poprzednio stawkę tylko dla najbardziej poszkodowanych rolników, jeśli chodzi o wsparcie trzowe, było 1000 zł, a dziś poznaliśmy stawki dla pozostałych rolników, tych, którzy mają straty między 69 a 30%. Dokładnie, dla tych rolników rząd planuje przeznaczyć po 500 zł do każdego poszkodowanego hektara. Na pewno jest to dosyć atrakcyjna stawka pomocy, chociaż na pewno nie zrekompensuje wszystkich poniesionych strat. Natomiast ważne jest to, że w końcu uznamy terminy naboru tych wniosków, nie tylko tych dla rolników, którzy mają powyżej 70% strat, ale także dla wszystkich pozostałych. I tu musimy powiedzieć, że zgodnie z tym, co powiedział minister i z wcześniejszymi deklaracjami, nabór wniosków dla tych rolników, którzy mają 70% więcej strat w uprawach na protokołach z gminnych komisji, oni mogą składać wnioski już za 2 dni, czyli w piątek 14 września, przez kolejne 2 tygodnie. Ale, co powiedział znaczy minister przez konferencji, jeżeli mają w protokołach także straty na innych uprawach mniejsze niż 70%, to żeby dwa razy nie chodzić do ARiM, mogą także na tych wnioskach zaznaczać pozostałe uprawy i mają w ten wniosek już złożony kompleksowo. A pozostali rolnicy, czyli ci, którzy mają między 69 a 30% strat i o stawce, dla których mówi dziś minister. Tak, no według deklaracji ministra, z tego co zrozumieliśmy jego wypowiedź, od 26 września tego roku, zaznaczmy, również ci rolnicy będą mogli o pomoc do hektara się ubiegać. To co ważne, to także to, że minister powiedział dzisiaj o tym, że ci, którzy złożą wnioski jako pierwsi, czyli w tym terminie od 14 września, będą mieli już od 26 września rozpatrywane wnioski i systematycznie wypłacane środki. Minister mówi o tym, że jest to jakby sprawiedliwe, dlatego że ci, którzy mają największe straty w uprawach, żeby te pieniądze mogli najszybciej otrzymać, a pozostali składają wnioski od 26 września i tu nie wiemy, w jakim terminie będą rozpatrywane, ale może się to opóźnić, ponieważ minister deklarował, że będzie to rozpatrywane bardzo szybko, w ciągu kilku dni. Natomiast no, ryzyko, które się pojawia, to jest to, że załącznikiem koniecznym do wniosku o przyznanie pomocy będzie protokół podpisany przez wojewodę. I tutaj a tych mamy połowę. Minister powiedział, że połowa wniosków spłynęła do wojewody. Nie wiemy, ile od wojewody wyszło z podpisami. Ponieważ dostajemy liczne sygnały z terenu, że niestety z urzędów wojewódzkich wiele wniosków wraca z powrotem do komisji gminnych z poprawkami. Czyli między innymi w takiej sytuacji, kiedy komisje gminy oszacowały straty w uprawach, na których JUM nie stwierdził suszy, mimo że faktycznie w terenie ta susza wystąpiła. Czyli cały proces może jeszcze potrwać, tym bardziej, że niestety susza się pogłębia. Tak, i komisje tak naprawdę w wielu rejonach kraju teraz powinny ponownie wyjść w pola i szacować straty w burakach, kukurydzy i ziemniakach. Mamy także niepokojące sygnały, że także w nowych zasiewach, między innymi w rzepaku, jest duży problem z uwagi na brak wody. Już też są objawy suszy, tak? Rośliny zasychają i plantacje powoli... Tak, i dalej jak wczoraj byliśmy na Opolszczyźnie, spotkaliśmy się z dużą grupą rolników, którzy mówią, że tegoroczne rzepaki tak naprawdę schną już zaraz po wschodach. Bo od tego czasu nie było deszczu i rośliny... Czy także te zasiewy nowe rolnicy powinni zgłosić do... Trudno powiedzieć, bo dla tych nowych zasiewów też nie ma monitoringu suszy. Więc formalnie komisje nie mają podstaw, żeby w nich szacować straty. A zatem wszystko teraz w rękach komisji, które powinny jak najszybciej dostarczyć protokoły do wojewodów. Ci powinni je zatwierdzić po to, żeby rolnicy mogli te wnioski składać, bo tak naprawdę nie wiem, ile rolników będzie mogło w tych pierwszych dniach naboru zgłosić się z kopią protokołu podpisanego przez wojewodę do agencji. Myślę, że komisje przede wszystkim powinny rzeczowo i fachowo ocenić faktyczny poziom strat w uprawach, natomiast minister powinien rzeczywiście popracować nad tym, jak tym rolnikom faktycznie wypłacić pomoc do strat, które zostały w rzeczywistości poniesione. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, chociaż ona jest właściwie już wiadomo od pewnego czasu, ale przypominamy tylko, że i dla tych rolników, którzy będą mieli tą stawkę pomocy 1000 zł do hektara i dla tych, którzy wiemy od dzisiaj 500 zł do hektara, mogą spodziewać się pomniejszenia tej stawki o 50%, jeżeli nie mieli ubezpieczone przynajmniej połowy upraw od przynajmniej jednego ryzyka. A zatem, kto ubezpiecza uprawy w tym roku, ten ma szansę na pełną, może być pewny tej pełnej stawki, jeżeli ktoś tego ubezpieczenia nie ma, no to przynajmniej 50% dostanie połowę tej pomocy. To też
Ważne o tym trzeba pamiętać. Dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Więcej informacji na bieżąco na temat suszy, pomocy suszowej, wsparcia rządu na topagr.pl. Zapraszamy serdecznie.